poprzednich lat trzeba odmienić i w sposób szczególny trzeba poznać to, co swoje. Szczególnie zobowiązuje to nas to miejsce i to, że wyrastamy z kultury, więc jakże dumnie, energicznie brzmiał w tym bardzo młodym, dynamicznym, optymistycznym wykonaniu klasyczny utwór, śpiewany z frywolnością, optymizmem i odwagą. Wyrastamy więc z kultury, z tej naszej przeszłości, w której zrodziła się i zbudowała nasza tożsamość i pamięć. Jesteśmy w przededniu trzech wielkich nakładających się na siebie rocznic 25-lecia polskiej przemiany, która odmieniła nie tylko oblicze naszej polskiej i europejskiej ziemi, 15-lecia obecności w NATO i 10-lecia obecności w Unii. Nie ich Unii, naszej, tej, o której tak pięknie marzył Jan Paweł II, pisząc tożsamość i pamięć. Jesteśmy także w kończącym się roku 5-lecia upadku Lehman Brothers, światowego kryzysu, który zburzył stare myślenie. I nie jest to kryzys w wymiarze gospodarki czy społeczeństwa. Jest to tak naprawdę w połączeniu z globalizacją kryzys postaw w każdej rzeczywistości. Aktywni, rozsądni, potrafiący współpracować, ci, którzy kierują się wartościami, które mają w sobie, je pielęgnują, rozwijają i potrafią się nimi dzielić, wygrywają. A wszyscy ci, którzy są obcy dla potrzeby zmian, którzy tylko wymagają, już przegrali, nawet w czasach koniunktury, a przecież dopiero w czasach nie tylko gospodarczych niepewności. Tak więc jest ważne, aby dostrzegać tych, którzy wyrastają ponad przeciętność, nie tylko w wymiarze polskiej gospodarki. Aby dostrzegać te silne związki pomiędzy tym, co proponuje i może proponować nowoczesna gospodarka, a tym, co jest na jej zapleczu. W mechanizmach wartości, osadzenia w kulturze, życzliwości, umiejętności budowania wspólnoty. Czas więc dzisiaj nagrodzić tych, którzy wyrastają ponad tą przeciętność. Czas wskazać kolejny raz tych, którzy nie mówią do innych idźcie naprzód, tylko sami z odwagą mówią chodźcie za mną i proponują nową zupełnie formułę rywalizacji. Nie rywalizacji poprzez walkę, ale rywalizację poprzez umiejętność współpracy i współdziałania. Uwaga, nie tylko na naszym polskim i nie tylko na naszym gospodarczym czy przedsiębiorczym podwórku. Bo dzisiaj, żeby skutecznie wchodzić na nowe rynki, aby skutecznie promować nie tylko swój, ale narodowy wytwór, po pierwsze trzeba umieć zaufać, po drugie trzeba pokazać zaufanie, po trzecie trzeba sobą zainteresować, a po czwarte trzeba zbudować oprzyrządowanie procesów zawierania nie tylko kontraktów gospodarczych. Stąd jeśli chcemy spełniać to wielkie przykazanie, że dzisiejszy człowiek musi przekraczać próg nadziei każdego dnia, jeśli chcemy znaleźć skuteczną i dobrą odpowiedź na światową niepewność i wyzwania, kiedy nasz świat w każdym wymiarze, także idei, przyspieszy, to trzeba szukać tego, co wspólne, co ważne. Trzeba umieć nie wykrzykiwać, na co się nie zgadzamy, ale trzeba z szacunkiem dla partnera wskazać, ciszą, szeptem, w konsensusie i dialogu powiedzieć wprost, na co się zgadzamy. Narysować pozytywny scenariusz. Dlatego cieszy mnie, że właśnie tu, na Zamku Królewskim w Warszawie, dzisiaj spotykamy się wśród tych, którzy są dobrymi ambasadorami Polski. Tych, którzy są perłami wśród nas, wyznacznikami nie tylko sukcesu, ale przede wszystkim tego, że z pokorą potrafią nieść ten sukces i traktują to jako wielkie wyzwanie. Mocnym jest, cięższą podejście i zbroję, pisał Klasa. W związku z tym przyjrzyjmy się z uwagą tym, którzy mają odwagę być pierwsi, tym, którzy mają odwagę być dobry, tym, którzy mają nie tylko odwagę, ale potwierdzają, że patriotyzm dnia codziennego w czasach pokoju jest szczególną powinnością każdego z nas Polaków, każdego z nas Europejczyków, każdego z nas ludzi coraz bardziej kurczącego się świata, pełnego znaków zapytania, wyzwań, w którym coraz mniej jest umiejętność bycia we wspólnocie. Dlatego w sposób szczególny łączymy tych ludzi, którzy w świecie nauki, twórczości, przedsiębiorczości, życia publicznego
nie tylko są synonimami zwycięstwa, nie tylko sukcesu, nie tylko umiejętności dzielenia się tym sukcesem z innymi, ale są także kreatorami postaw, rzetelności, uczciwości, umiejętności szukania i poszanowania partnera. Poznajmy więc tych ludzi, bo warto, poznajmy ich firmy, bo mamy się czym pochwalić, bo możemy z dumą, my Polacy, powiedzieć światu, szczególnie po ostatnim kwartale, kiedy nasz PKB rozpędza się do 1,9 i nie jest to ostatnie przecież nasze słowo, bo grozi nam dylemat niskiego wzrostu. To, że w sposób szczególny nie zmarnowaliśmy tych 25 lat, ani tych 15, ani tych 10, ani nie zmarnowaliśmy także tych